Cześć i czołem, moi mili. Witam Was bardzo serdecznie w kolejnym spotkaniu w Railway Empire. No i tak jak ostatnio mówiłem, trzeba będzie połączyć tę oto miejscowość z tą i jeszcze do tej głównej naszej linii tutaj. No a później będziemy podłączać mniejsze takie właśnie firmy do naszej linii kolejowej. Dobra, zobaczymy co dalej nam czas przyniesie. Póki co. Czas start oczywiście, niech to wszystko sobie płynie i leci. O, coś tu się licytuje. Ta wycinka, no ta wycinka, nie bierzemy w tym udziału. Niech to sobie kupi ktoś inny. Albo niech się całkiem zlikwiduje. Dobra, w każdym razie. Mamy już sporo gotówki, ta gotówka naprawdę już nam bardzo szybko płynie. Więc zaczynamy dalej. Mała stacja, może już dzisiaj udałoby się skończyć cały... całą tą kampanię, ale to zobaczymy. I tak, stąd musimy się połączyć tu. Jak to wygląda? Po 0%, ale drogie, nie, no. Nie będziemy tworzyć... O kurde, co tu się wydarzyło? Dobra. Nie be... O, mamma mia. O, mamma mia. I no tak to nie będzie, no co wy? Kogo tutaj... Nie, dobra. Likwidujemy całą linię i budujemy ją powolutku, pomału. Co tu się dzieje? O, proszę bardzo. Dobra. Zawijamy się tutaj, tutaj, tędy. Tu polecimy i przydałoby się tu połączyć. Dobrze. Tylko, że z tunelem. Nie, ja nie chcę tunelu. Ale, kurde, duże wzniesienie się robi. Może da radę to... Chociaż... Dobra, w sumie niech będzie. I tak nas stać, i tak nas stać. Dobrze, już zarabiamy. Niech będzie z tunelem. Namówili mnie. W takim razie wieżę zaopatrzeniową postawimy. Dobra, teraz chwilę poczekamy. I już możemy tworzyć linię kolejową. I kupić lokomotywę. Pięknie. To już wszystko ładnie działa i tańczy. Już będziemy mieli za moment pieniądze, aby kupić... Tutaj budynek naprawczy. Palacz się pojawił. No, przydałoby się zatrudnić człowieka. I zerknijmy. Ten nie ma pociąg nikogo. Także już ma palacza. Dobra, już są pieniądze. Także budynek naprawczy. Pyk. Dobra, i teraz musimy się połączyć do Louisville. Więc też powolutku, powolutku. Nie powolutku, powolutku, bo trzeba poczekać na pieniądze. Też za moment trzeba będzie zacząć wykupywać w ogóle tych ziomków. Bo to tak nie może być. Nie możemy tego tak zostawić. O, masz, się nie zarabia. Się wzięło, zapauzowała. My na pieniądze czekamy. Dobra, to teraz chwilę. Teraz chwilę będziemy musieli poczekać na te pieniądze. Już się pojawiły nam jakieś pieniądze na koncie, także możemy przeciągnąć kolejną linię. Mamy jakieś też badania, ale nie, mamy tylko 100 punktów, także o wiele za mało. Więc weźmiemy się normalnie za budowę torów. I zobaczmy, tu mamy 3%, 2%, 1% i tunel, to nie. O, 1% bez tunelu, dobra. I ten tutaj trzeba się podciągnąć, dobra. To my się podciągniemy tu i teraz... Gdzieś tu jest połączenie. O, proszę bardzo. Dobra, linia kolejowa jest bardzo droga wyszła, ale to no, trudno się mówi. Ona jest nam potrzebna. Także no, cóż, weźmiemy, postawimy teraz gdzieś tu naprawcze sygnalizatory. Jeden w tym miejscu, drugi tutaj. Dobra, i wszystko jest. Nie wszystko tu jeszcze brakuje. Dobra. I tu już mamy wszystkie miasta połączone. Także naprawdę zaczyna to wyglądać już teraz bardzo ładnie. Zrobimy może... Aha, tu jest naprawczy. No to mamy już teraz naprawdę wszystko, co nam jest potrzebne do życia i do szczęścia. Zaczniemy modernizować te wszystkie linie, które mamy. Zaczniemy odtąd może. Chociaż tutaj to tak średnio widzę.
Tu coś mu się zablokowało. Pewnie się uszkodził. Okej. Zacznijmy go wykupować. Spółka. Kto jest tani? Gdzie tu się patrzyło? Ile kosztuje akcja? Kup akcję. Za 39 i za 22. Dobra, to możemy kilka procent kupić akcji. Już mamy od niego 25%. Połączenie teraz no jeszcze trochę mnie kosztuje, ale to nic. Tutaj też wykupimy sobie. Zaraz wykupimy 5%. O, co się? Kwartalny, dobra. Zaraz wykupimy kolejne 5% od niej. Shouldn't you be investing in the expansion of your own rail network instead? Teraz poczekamy sobie na pieniądze i będziemy dalej się bawić. W międzyczasie pojawił się inżynier, więc go też sobie zatrudnimy i dodamy do pociągu. Gotówka już się pojawiła na koncie. W tym momencie mamy jeszcze ochronę do dyspozycji. 140 punktów to jeszcze nie jest za mało. Zobaczmy, ochronę dodamy tutaj. Na razie wszyscy się lubią w tym pociągu. To jest bardzo dobra. O, reporter. Zerknijmy, co reporter może zrobić. Pisze krytyczne artykuły o twoich konkurentach. Dzięki temu przez 10 tygodni ich przychody z przewozu pasażerów zmniejszą się o 50%. No biorę cię. Do kogo? A do niego niech będzie. No i bardzo dobrze. Zwolnienie? Nie. Pisz. Pisz te reportaże. Będzie wspaniale. Ok, w tym momencie zainwestujemy sobie w budynek naprawczy i zerknijmy, jak wygląda powiększenie stacji. To jest 60 tysięcy koszt rozbudowy w pobliżu Louisville. Zerknijmy. No to nie, bo nie wiem, co to było w ogóle. Dobra, jesteśmy tutaj. Mamy powiększyć sobie tą stację i ona kosztuje... Zaraz. A, bo już powiększyłem. Proszę bardzo. Już jest stacja powiększona. To jest naprawdę dobry... Chociaż ja nie wiem, czy ja potrzebnie to zrobiłem. No nic, dobra, niech będzie w ten sposób. Z tego względu, że im większa stacja, tym szybciej będzie cokolwiek ładowane na pociąg. I tutaj teraz by się przydało też tę stację powiększyć. Powiększ stację o 60 tysięcy. Super. W tym momencie musimy przejść i zrobić coś tutaj z tymi pociągami. O. I gdzieś tu na zielono było. No patrz, jakie zawzięte. Dobra. Tu jest cacy. Teraz z drugiej strony. Dobrze. Sygnalizację trzeba postawić z jednej strony i z drugiej strony. No i teraz zajmijmy się tymi pociągami, które tutaj kursują. Mianowicie to jest ten pociąg i on ma tutaj... Co się dzieje? Stwórz? Nie. Sklonuj? Nie. To będzie chyba stwórz. Dobra. I w Nowym Jorku. No masz ci los. Nie chcemy w nic na razie inwestować. Edytuj stację na tor numer 2. No, to pięknie. Na tor numer 2 będzie się kierował tak, że już tutaj szybciej będzie cokolwiek działało. Zerknijmy. Mamy 180 punktów. To jeszcze za mało. A co on tu wymyślił? To on tu... Patrzcie, gdzie on się podciągnął. Aż do Waszyngtonu. O kurde lebele. Trzeba go czym prędzej wykupić w takim razie. Bo on tu za mocno zaczyna świrować. Zatrudnimy sobie inżyniera i zobaczymy, w którym pociągu inżyniera nie ma. Tu jest. Tutaj na razie wszędzie inżynier. O! Dobra, inżynier jest zatrudniony. Tak, 180 punktów. Tu już pięknie wszystko zaczyna nam tańczyć. Dobra, następna stacja, którą musimy rozbudować, to będzie właśnie ta. O 60 tysięcy, proszę bardzo.
szybciej będzie ładowane. No i teraz tutaj. Tutaj nie rozbudujemy już nic, bo już jest wszystko na maksa zrobione. Mamy już 220 punktów, także to to jest. Nie. Na razie pokażcie mi, co to w ogóle jest. Zapobiega wydostawaniu się dużych iskier z komina podczas pracy lokomotywy, zmniejszając niebezpieczeństwo podpalenia pociągu. Zwiększa niezawodność lokomotywy o 12%. Także to sobie zrobimy w tym momencie. Tu mamy konduktora. Zerknijmy do pociągu. Nie. Zerknijmy do pociągów. Kto nie ma konduktora? Tu nie ma konduktora. Także możemy sobie zatrudnić, proszę bardzo. I konduktor już sobie poszedł. I tak, no tak jak już powiedziałem, tutaj nie mamy już nic do roboty na tej stacji, więc pójdziemy sobie tutaj do następnej, do Washington. I w Washington się zabawimy. W Washington powiększ, rozbuduj stację. Co się tu... Nie można rozbudować tej stacji, ponieważ brakuje miejsca na większy budynek lub nowe tory. Patrzcie, za blisko się pojawił konkurent, no i niestety nie mam przez to możliwości... Nie mam możliwości rozbudowy swojej stacji. A to łajza mała. Dobra, w takim razie my sobie pójdziemy dalej do następnej stacji. I tu następną rozbudujemy. Proszę bardzo. I budynek naprawczy również niech sobie tutaj stanie. No i w tym momencie zajmijmy się torami, żeby to lepiej wyglądało. I pociągi troszeczkę szybciej funkcjonowały. Co jest? O ty, faktycznie, bo tutaj mi przeszkadza. Ja dlatego nie mogę nic zrobić. Gra jest zapauzowana i całe szczęście... O, coś tu... no jakby skonfigurowanie pociągu. Co się tu wydarzyło? Obiekt w użyciu. Aha, dobra. Gdzieś... A, tutaj nadjeżdża i to dlatego. Dobra, niech on wjedzie w takim razie na stację. I zaraz trzeba będzie to naprawić. Dobra, chyba już będzie... Tak, już mogę to zlikwidować. To najpierw zajmijmy się stacją. Już jest cacy i teraz... Teraz z tego miejsca... Nie. Nie z tego. Gdzieś tu tory mieliśmy. To do tych torów byłem chyba... Tak, do tych torów byłem połączony. W takim razie... I tu nawet chyba jest... Tak, to jeszcze stary semafor jest. W takim razie... Dobra, stąd weźmiemy się, połączymy. I połączymy się tak. W ten oto sposób. I tutaj musimy zlikwidować ten oto semafor, bo on nam do niczego nie jest tu potrzebny. I teraz na pewno mi semafor jest potrzebny ten. I to będzie tyle na razie. A, to nie tyle. Bo teraz to musimy wziąć pociągi, zaznaczyć, które jeżdżą tędy. Jeździ tylko jeden? Oj, chyba nie. Chyba nie. Co tu się w ogóle dzieje? Norfolk. Co tu się wydarzyło? Czyżby ten pociąg się zepsuł? Nie, działa. To czemu on nie chce jechać? Przeanalizujmy. I'm gonna feed your reporter to the fishes. Co tu się dzieje? Czemu on stoi? A, konserwowany jest. Dobra. Oj, się przestraszyłem. No ale okej. Teraz tak, tu nikt nie jeździ. No, a po tym torze jeździ aż... A jeżdżą aż trzy pociągi. To nie, tak nie może być. Musimy coś tutaj zmienić. I weźmiemy w takim razie ten pociąg. Przemianujemy. Gdzie on jest? Tutaj właśnie. O, tu. Dobra. Przemianujmy go. I w Norfolk niech on wjeżdża na drugi tor. Pięknie.
No tutaj to najlepiej, to bym chętnie wszystko zniszczył i jeszcze raz postawił na nowo, bo teraz to o wiele więcej roboty jest. Zmiana linii kolejowej, coś? Co tu chodzi? Nowy rekord, nie wiem o co chodzi, dobra, nieważne. Mamy nowych kandydatów, inżynier i palacz. Zerknijmy w takim razie. Palacz, przydasz się. I tu inżynier jeszcze był, proszę bardzo. Dobra. I tu mamy księgowy. Funkcja specjalna. Dzięki wykorzystaniu luki podatkowej obniża koszty akcji o 20%. Negatywnie na ospałych ludzi i pozytywnie na ludzi wesołych. Dobra, weźmy ją w takim razie i kupimy sobie akcję. Skoro obniża koszty jego, bo on mi tu za mocno świruje. Wykupimy dziada. Zainwestujemy ostro. Proszę bardzo. Kupowanie papierów wartościowych. Gdy zdobędziesz 100% udziału w innej firmy, zdobędziesz automatycznie posiadaną przez nią nadwyżkę funduszy. Takie firmy nie będą się rozwijać, ale zachowają bieżące możliwości biznesowe. Ty natomiast możesz zakończyć proces w dowolnej chwili, dokonując fuzji. Okay. I don't need no freeloaders. Go to hell! No i już jest tańsza firma. Dobrze, dobrze. Trzeba dziada wykupić, bo on tu za mocno się zaczyna ponoszyć i mi trochę tu przeszkadza. Ja go wszystkie linie ja później zlikwiduję w cholerę i postawię swoje na to miejsce. Mamy 100 punktów. Nadal dostajemy 40. Ciekawe, czy to nam się kiedyś w jakiś sposób zwiększy. O, proszę, jeszcze tutaj coś jest. Ja tylko tu inwestowałem, a jeszcze tam coś jest. O, proszę bardzo. Co my tu mamy? Tutaj coś jest. Technologia pakowania. Standardy dotyczące paczek. Wiecie co? Inaczej musimy to zrobić. Coś ja tak czuję. A to są badania. Come on, budge your station over a bit. There's enough space here for the two of us. I ona coś tu zaczyna świrować. O, tu się połączyła, patrzcie. W dwa miejsca. O kurde lebele. No niedobrze. Panoszy się konkurencja. Teraz tak, ja najchętniej to bym zlikwidował wszystkie pociągi, w sensie bym zlikwidował ich trasy całkowicie i na nowo je ustanowił. Tak by mi to najbardziej pasowało. Czy da się to w jakiś sposób zrobić? Usuń pociąg. Co to spowoduje? Zostanie przekazana na złom. Nie. Tak to się nie bawimy. Chociaż niewiele pieniędzy stracę. I to by nie było złym rozwiązaniem w sumie. Ale nic. Dobra, niech będzie jak jest. Niech będzie tak jak jest na razie. Niech oni sobie jeżdżą. Te badania. Standardy dotyczące paczek i drewnianych materiałów opakowaniowych wpływają na łatwość transportu przesyłek pocztowych. Dzięki temu rosną zyski w tym segmencie. Okej, weźmiemy to sobie w takim razie. Czyli za każdym razem, jak się gwiazdka pojawia, to ja w coś mogę zainwestować. No spoko, dobra podpowiedź. Promotor może działać we wszystkich miastach, dzięki czemu przyciągnie wielu nowych obywateli reklamami i prezentami w ciągu 6 tygodni. W podupadających miastach promotor będzie mniej skuteczny. Ok, zatrudnimy ciebie i my potrzebujemy w Baltimore, chyba to było. Tu mamy zadanie Baltimore. Tak, w Baltimore. Dobrze, tam sobie kliknąłem. No i pięknie, już prawie mamy osiągniętą wartość firmy 20 milionów, bo już mamy 13,5 prawie. Populacja rośnie, dobrze. No i fuzja niedługo też zostanie zrobiona, a te firmy, to już jest pikuś, żeby to zrobić. Ale zróbmy to, jeszcze za bardzo nie wiem gdzie. Popatrzmy sobie, przepływ towarów, jak to wygląda. Pasażerowie, poczta, to nas to tak średnio interesuje, bo mamy wszystkie miasta połączone ze sobą. Ziarno. No ziarno właśnie, tu jest takie połączenie. No to stąd, tu i tu właśnie kursuje, dobra. Stąd idzie ziarno tutaj i tutaj. Także może w to ziarno zainwestujemy. I rzucimy jeden pociąg i raz niech wozi tu, raz niech wozi tam. Myślę, że to by było... O, tu jakaś stacja. A, bo tu nie jest moje. Aha, dobra, to sobie to odpuścimy. Na razie. Tutaj coś mamy zaznaczone. Co to? Aha,
Już rozumiem, o co chodzi. Dobra, to w takim razie trzeba będzie tak stację postawić, żeby ładnie się You rozpraszało. understand your craft, I must admit. I hope that we will fight over land and rails for a long time to come. Od razu może dużą stację? Ta, nie będziemy się bawić już teraz. Mamy dużo pieniędzy, dużą stację postawimy i od razu w dwa tory pójdziemy. Żeby się naprawdę nie bawić. No nie, tak nie może być. Musimy to zrobić w ten sposób. Nawet jeszcze trochę. Dobrze. Drugi tor. Pociągniemy równolegle. Pobudujemy. No właśnie. Bo ja miałem to zrobić, a nie zrobiłem. Powiększymy sobie teraz stację. I budynek naprawczy damy. Teraz już mamy do dyspozycji drugi tor i go sobie przeciągniemy aż tutaj. I musimy zmienić miejsce sygnalizatora. W tym momencie tak, ten sygnalizator kierunkowy w tą stronę. A ten kierunkowy w tą stronę. Bardzo ładnie. Teraz tory musimy sobie podciągnąć. Właśnie gdzieś tutaj. O! Pięknie. I teraz w drugą stronę. Ten tor. Ciekawe, czy tak będzie dało radę zrobić. Jak ja sobie to wymyśliłem. Tak średnio póki co. Dobra, chyba z tego będziemy musieli zrezygnować i tu najzwyczajniej w świecie postawić małą mijankę, żeby to miało rączki i nóżki, bo ja coś widzę, że to chyba nie pyknie w ten sposób. A tutaj? Też nie bardzo. Jestem ciekaw, czemu to nie chce tak się zrobić. No bardzo ciekawe. Normalnie to powinno zadziałać. Okej. W tę stronę też nie działa. No nic, w takim razie musimy to zrobić troszeczkę inaczej. O, aż, nie ten przycisk. O, i nawet tak nie mogę? No co wam? Co wam odbiło? Dobrze. Oj, bardzo duże. Aha, już rozumiem dlaczego. No nic, dobra, mówi się trudno. Będzie 17% wzniesienie. Trochę duże. No, no nic. Tak też musi być. I teraz to samo musimy zrobić w tym miejscu. I sygnalizatory. Tak, jeden sygnalizator tutaj. Oj, nie, nie tutaj, przepraszam. Trzeba zrobić na pewno inaczej. I teraz tutaj jeden sygnalizator. I to ma być nie taki, tylko kierunkowy.
I tutaj musi być... O, właśnie, jest już, ale to nic. Zrobimy jeszcze jeden kierunkowy i tutaj też zrobimy kierunkowy sygnalizator. Proszę bardzo. Tutaj zrobimy w tą stronę i tutaj w tą stronę. Ok. Chyba jest w miarę dobrze. Jeszcze tutaj kierunkowy musi być, tak. Ok. Jeszcze tu ustawimy kierunkowy. Dobra. Chyba jest wszystko jak należy. Postawimy jeszcze w tym miejscu semafor. No i dobra. Coś tu jeszcze mi się tu nie zgrywa. Tutaj potrzebujemy kierunkowy. Bardzo dobrze. Bardzo dobrze. Teraz już to wygląda tak, jak powinno być. Teraz postawimy po prostu gęściej, aby pociągi, mogłoby być więcej tych pociągów na szlaku. I tutaj lepiej, nie? Ale już tutaj jak najbardziej tak. I w drugą stronę. Dobrze. Czyli tak, to już mamy zrobione. I w tym momencie no, wypadałoby uruchomić linię. Dlaczego nie mogę dodać? Ach, kurde, już chyba rozumiem. Już rozumiem. Jest tutaj mały problem, bo nie zrobiłem mijanki. I teraz powinno być wszystko dobrze. Proszę bardzo. Już teraz powinno być wszystko jak trzeba. A jak? No, sprawa rozwiązana. No, bardzo się cieszę. Nowy kandydat, ok. Tutaj nowy kandydat. I tu również. Oj, coś tu się nie lubią. Jakby tak was podmienił. Dobrze, działa. Tylko komuś zabrałem. Konduktora. O, pięknie. Działa już. Ok, to mamy kolejne podłączone. Teraz by się przydało podłączyć do tej strony te drewienka, ale chwileczkę. Chwila, moment. Bo ja patrzyłem i to jeszcze kursuje tutaj. Więc ten sam pociąg, który jeździ właśnie w tym miejscu, gdziekolwiek on teraz jest. Nie, to nie to. My byliśmy tutaj na górze. No, tu na górze byliśmy. I to jest ten pociąg. Jemu trzeba zrobić nową trasę. I tak, jak jeździ... Nie, nie, tak nie może jeździć. Jeździ stąd dotąd i później jedzie stąd tutaj. Pięknie. Tak właśnie musi być. Póki co musi na pusto przejechać niestety. Bo źle dobrałem i zobaczcie, gęsto semafory powodują, że jeden pociąg za drugim może jechać, dosłownie. Dobra, co do tej wycinki drzew, to musimy tutaj tym się też zająć. No tutaj to mała stacja kolejowa. Nie ma sensu. No im większa stacja, tym krótszy czas ładunku i rozładunku. Dobra, tu nie jest potrzebne jakieś bardzo, bardzo szybki załadunek, więc może być to w ten sposób zrobione. No i teraz tak, tutaj trochę popsujemy szyki, bo zbudujemy tutaj
I teraz zrobimy miankę. Chyba coś nie tak. Tak, on teraz wjedzie na ten tor i sobie pojedzie. A nie, później to on sobie wjedzie normalnie, już będzie jechał. Ta, teraz już jest ok. Teraz już jest w sumie ok. To nawet nie musiałem robić tej mijanki chyba. Jak użycie, jak... A, w nosie, dobra. Niech będzie już jak jest. Postawimy tylko semafor. I teraz już będzie cacy. Będziemy mogli już uruchamiać. Prawie. Musimy na pewno postawić wieżę zaopatrzeniową. I trzeba będzie postawić pociąg i trasę. Teraz tak, gdzie to drewno w ogóle jeździ? Bo to jest jeszcze ciekawe. I teraz tak, drewno. To drewno jeździ do tych dwóch. Ok, spoko. W takim razie przygotuj linię stąd dotąd i stąd dotąd. Cacy i jedziesz. Inżyniera. Ok, coś możemy zrobić. Tutaj nic, ale tutaj za to jak najbardziej tak. Paczki. Mieszkańcy mogą zostawiać paczki na stacji w celu usprawnienia przesyłki. Ok, bierzemy. Jak najbardziej to nam się przyda. Dobra, moi mili, w tym momencie zakończymy już sobie przygodę. Dość dużo zrobiliśmy, aczkolwiek no chciałbym jeszcze więcej, ale to już będzie w następnym spotkaniu, w następnym odcinku. Dajcie znać, co o tym myślicie. I do następnego. Trzymajcie się. I cześć.